Państwu prawa i bezprawie. Organizator, rozmawialiśmy. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ewa Stankiewicz za chwileczkę dobije. Także tego... Polacy żądają swojej wiary, żądają prawa do narodu, do samostanowienia. Nasz marsz poprowadzi ksiądz Stanisław Małkowski. Jest to marsz... Brawo! 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 Zdrówka! Nasz marsz jest o charakterze politycznym, ale i jednocześnie religijnym, ponieważ żądamy praw do głoszenia naszej wiary i do tego, żeby Polska była katolicka. Polska była katolicka od tysięcy lat i nie będą żadni bolszewicy w tej chwili nam wiary z naszych serc wyrzucać. Tak jest! Brawo! Witam Państwa serdecznie. Dziękuję wszystkim za to, że tutaj są. Jesteśmy tutaj po to, aby zademonstrować naszą solidarność z telewizją Trwam i wszystkimi mediami katolickimi, które służą ludziom wierzącym, a więc służą Polakom. A skoro służą Polakom, to służą Polsce i dlatego nie mogą być dyskryminowane. Szanowni Państwo, będziemy walczyć w Sejmie, w Senacie, w Parlamencie Europejskim, ale także będziemy walczyć na naszych polskich ulicach. Będziemy pokojowo demonstrować nasz sprzeciw wobec tego, że władze państwowe, bo Krajowa Rada Rozwoju Telewizji to władza państwowa, które są opłacane z podatków Polaków i ludzi wierzących, tak naprawdę podejmują decyzje sprzeczne z interesem publicznym, bo w interesie publicznym jest zagwarantowanie wolności mediów. Ta wolność jest łamana. Chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że dzisiaj walka o możliwość funkcjonowania telewizji Trwam jest walką o wolność mediów, a walka o wolność mediów jest walką o wolność Polski. I tak trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. W imieniu całego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, których przedstawicieli nie mogłoby zabraknąć w tym dniu, w tym miejscu, w obronie mediów, które są jedynymi mediami w Polsce dającymi swobodę wypowiedzi, dającymi możliwość upominania się o nasze prawa, o prawa pracownicze, ale również o prawa wszystkich Polaków do godnej emerytury, którą ten rząd chce wydłużyć nam najlepiej do śmierci, abyśmy w ogóle nigdy nie nabyli prawa do tego, aby móc wychowywać nasze dzieci, nasze wnuki, aby opiekować się naszymi rodzicami, abyśmy mogli cieszyć się wolnością. Dzisiaj nie mogło zabraknąć nas tutaj i jesteśmy, pozdrawiamy wszystkich i mówimy, my na pewno tu wrócimy, tu będziemy przekonywać tych, którzy są w parlamencie, że solidarność to znaczy jeden i drugi, a nie jeden przeciw drugiemu. Solidarności nie może zabraknąć tam, gdzie jest walka o wolne media. Radio Maryja i Telewizja Trwam są gwarantami wolnych mediów i nie może nas zabraknąć w tym momencie w ich obronie. Szczęść Boże Polsce, szczęść Boże wszystkim ludziom, którzy Polskę kochają. Szczęść Boże, szczęść Boże. Krzyż do góry, różaniec w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. 17 sierpnia roku 1920 płomienny warszawski kaznodzieja ksiądz Antoni Szlagowski, późniejszy arcybiskup, w czasie mszy świętej pogrzebowej księdza Ignacego Skorupki
wołam. U wrót Warszawy toczy się bój. Ważą się losy Polski, losy Europy się ważą. Czy Polska będzie, czy Europa będzie? Bój to z pogaństwem nowożytnym, bój to z szatanem samym. Jakże aktualne są te słowa. Ważą się losy Polski, losy Europy się ważą. Nasza modlitwa, nasza manifestacja chce te ważące się losy Polski przechylić w stronę Polski niepodległej, solidarnej, wolnej. Polski, która byłaby rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Tak nam dopomóż Bóg, króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie! Nie dam zaklepać na moja.
to my przygotowaliśmy dyscyplinarne wypowiedzenie z pracy społeczne dla Jana Dworaka. Brawo! Warszawa 18 lutego. Oświadczenie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczamy, że rozwiązujemy z panem umowę o pracę zawartą w 2011 roku bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przyczyną rozwiązania angażu jest stosowanie podwójnych standardów związanych z przyznawaniem zgody na umieszczenie na multipleksie cyfrowym firm ubiegających się o tę zgodę oraz stosowaniu niejasnych kryteriów konkursu. Rada przez pana kierowana wydała zgodę firmom, które nie mają zaplecza finansowego, merytorycznego i technicznego, które w tej chwili nadają tylko plansze informacyjne. Rada przez pana kierowana nie przyznała takiej zgody telewizji Trwam, która od 9 lat codziennie nadaje programy publicystyczne, serwisy informacyjne, programy kulturalne. Nie wydał pan zgody dla TV Trwam, argumentując swoją decyzję brakiem zaplecza finansowego ze strony Fundacji Lux Veritatis. Nie przeszkadzało panu jednak, że kilka firm, które dostały ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgodę, posiadają znacznie gorsze zaplecze finansowe i nie posiadają zaplecza technicznego ani merytorycznego. Jest pan urzędnikiem państwowym, którego pensja opłacana jest z budżetu państwa polskiego, czyli z naszych podatków. My, reprezentanci 1 400 000 osób, które podpisały się pod petycją przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam, dzisiaj mówimy panu dość. Następny krok to będzie wywiezienie pana na taczce z pana urzędu. Taka taczka się znajdzie. Znajdzie się, znajdzie. Do zobaczenia. Bogdan Freitag w imieniu Solidarnych, w imieniu Gazety Polskiej, natomiast klubu Gazety Polskiej w imieniu Solidarnych 2010 Ewa Stankiewicz. Brawo Ewa! Brawo! Proszę państwa, jeszcze jest jedna informacja. My, jeśli można... W poniedziałek Solidarni 2010 wysyłają zawiadomienie do przedstawiciela do spraw mediów przy OBWE. Zawiadomienie o naruszeniu podstawowych praw i gwarancji demokracji, o łamaniu wolności słowa w Polsce. I my mamy nadzieję, ta rada, ten komitet przy OBWE wsławił się bardzo wielką wrzawą wtedy, kiedy na Węgrzech doszło do zamknięcia jednej ze stacji radiowej, która wielkością nawet nie może równać się z telewizją Trwam czy Radiem Maryja. I mamy nadzieję, że ten komitet przy OBWE zachowa się adekwatnie do powagi sytuacji, która jest w Polsce, do łamania praw człowieka, które mają miejsce, do pogwałcenia praw demokracji, do ograniczania wolności słowa. Proszę państwa, ja chciałam powiedzieć, Ewa, tak, że my nie mamy wyjścia tak naprawdę, bo to jest gwałt na wolności słowa. Jeśli my się teraz nie przeciwstawimy temu, to damy przyzwolenie na postępowanie reżimu w Polsce. I my musimy się temu przeciwstawić. Jeśli chcemy żyć w wolnym kraju, to my musimy zareagować. Dlatego jeśli nie będzie zdecydowanej reakcji w tej chwili Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to my spotykamy się na następnym marszu tutaj z taczką. Dziękuję bardzo.